samo centrum, downtown. To będzie jutro. W Islandii także te ptaszki są bardzo popularne. Tak wygląda główny w Reykjaviku obiekt kultu religijnego. Ten kościół w środku nie posiada praktycznie żadnych ozdób. Jeżeli nie liczyć organów, które są nowoczesne i imponujące. Ładne autko, z ładnymi kółkami. Wodospady są imponujące, nie są najwyższe, ale sprawiają wrażenie. W rejonie Fontana zjawiska geotermalne i ciepła woda jest bardzo płytko pod ziemią. W ten sposób gotuje. W tym miejscu znajdują się źródła geotermalne. Pokazano nam, jak w garnku 10 cm pod ziemią ugotować chleb typu pumpernickel. Następnie znajduje się z zapachem siarki zespół basenów i saun. Ten park narodowy jest najstarszy na Islandii i został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Krawędź tego parku to
krater starego wulkanu sprzed 10 tysięcy lat. We wnętrzu krateru znajduje się jezioro, bardzo czyste, z dużą ilością ryb. W jeziorze organizowany jest również snorkeling i nurkowania. Mój trzeci dzień na Islandii spędzam na 14-godzinnej wycieczce do kolejnego parku narodowego. Jestem w miejscowości Skoga i podziwiam ten 62-metrowy wodospad. Tutejsze góry także prawie nie mają drzew i przeważają przede wszystkim hodowle koni, z tego co widzę, krów i owiec. Koniki nie są zbyt duże, rasy mongolskiej, jak mi powiedziano. Islandia posiada kilka małych pól lodowych. Ten koło Skogar należy do mniejszych. Jestem w parku narodowym Skaftafell. Ten park narodowy posiada również największe w Europie pole lodowe, pole lodowcowe. Taką ścieżką idę do czoła lodowca. I tutaj roztapiające się powoli w lecie czoło lodowca. Pełny widok na ten jęzor lodowy. Jęzor lodowy, który idzie w krainie wulkanów, czyli jest zwyczajnie czarny. Tak to wygląda wyżej, a widoczek coraz lepszy. Również ta plątanina rzeki, która powstała z roztopionego lodu. Islandia jest dużą wyspą,
dużym, samodzielnym krajem, wyspą wulkaniczną z mnóstwem wulkanów i posiada kilka pól lodowych. Szeroki czarny pas, który kończy się w wodach Atlantyku, w zimnych tutaj wodach. Na Islandii w lecie także nie ma więcej niż 15 stopni. No i ostatni już rzut oka na ten piękny rejon. Takich wodospadów jest tutaj mnóstwo. Klifowe wybrzeża i góry. A wszędzie u góry albo woda, albo topiący się ludzi śnieg. Stąd mnóstwo wody, która opada w dół, do oceanu, na nizinę. A teraz już naprawdę po raz ostatni. Żegnajcie, lodowce Islandii. I tak ta Islandia wygląda. Jeździ się praktycznie wokół niej, a w środku praktycznie pustynia. Gór, wulkanów i pól lodowych. Brzegi poszarpane, klifowate w większości. W tym miejscu mam trzeci z kolei wulkan, Eyjafjallajökull. Tak się nazywa. Ten wulkan całkiem niedawno dał znać o sobie, konkretnie 14 kwietnia 2010 roku. Tak to wyglądało wtedy. To jest wodospad Seljaland. Ma 65 metrów wysokości. Tuż obok znajdują się dwa kolejne. Z bliska ten największy jest jeszcze ciekawszy. Tutejsze koniki są niewielkie, podobne do amerykańskich, indiańskich apaluzę. Pokazano nam różne odmiany kroków końskich. Na farmie Fasal, bo na niej jestem, organizują pokazy, coś w stylu teatru końskiego. Pokazano nam stajnie różne typy kroków końskich, a mnie strasznie podobają się te długaśne grzywy. Kudłate te koniki, choć sportowe. Grzywy mają tak długie, że zasłaniają im oczy. Na wyspie Islandii, w tym samodzielnym państwie, w sumie niewielkim, ale bardzo ognistym z uwagi na wulkany, gejzery, hoduje się 80 tysięcy koni i ponad milion owiec. Jak już mówiłem, ludności 260 kilka tysięcy. Zwiedzam Islandię w większości takimi samochodzikami. A teraz jestem w północnej części Islandii.
która chyba na całej powierzchni ma góry. Tereny płaskie są tylko naokoło przy wybrzeżu. A cały środek tego kraju o powierzchni 110 tysięcy kilometrów kwadratowych i niespełna 300 tysiącach mieszkańców jest pustynią. Pustynią, górami i około 11% kraju to lodowce. Eyraybaki jest typowym miejscem dla Półwyspu Reykjavickiego. Ten czarny dom pochodzi z XVIII wieku. Jednym z niewielu warzyw, które tu uprawiają, jeżeli tak można rabarbar nazwać, w większości na polach następuje zbiór siana. Eyraybaki. Kilkuset mieszkańców. I brzeg morski. Morza mają tu bardzo dużo. Wyspa ma bardzo zróżnicowaną linię brzegową. Mnóstwo fiordów. Gałęzią główną gospodarki narodowej jest rybołówstwo. Ale również ostatnio farmy morskie. A w morzu łowią głównie śledzie, makrele. I dorsze. Czyli tak jakby... jakbym mówił o Bałtyku. Stranta Kirka to jest nazwa tego kościoła. Do Krysuvik i Seltun przyjeżdża się oglądać gorące źródła. Zapach jak wszędzie w takich miejscach siarki. Półwysep ten to również rejon wulkaniczny jak wszystko praktycznie na Islandii, ale tutaj wulkany ostatnio wybuchły w wieku XIV. To bulgoczące błoto nazywane jest Seltun. Chodzi się tutaj pomiędzy tymi wrzącymi, gorącymi potokami po kładkach. Jak w kuchni diabła. Wszędzie bulgot i smród, smród siarki. Urkocze, syczy. Warczy i śmierdzi. A tak to wygląda na mapce. Tam z drugiej strony także. Zimna woda, jak dotarła do miejsc gorących,
zaczęła sobie wędrować do góry, po drodze rozpuszczając pierwiastki, które spotkała. A na powierzchni, po odparowaniu, zostawiła taki wielokolorowy, swoistego rodzaju mural. Żółty kolor to na pewno siarka, a co do reszty nie odważyłbym się zgadywać. Te zwałowiska lawy oglądam na samym końcu półwyspu. I ta biała latarnia morska robi wrażenie w tym czarnym otoczeniu. Czarno-zielonym. Z tym, że tego zielonego jest raczej niewiele. Przyroda ma duże problemy, żeby odzyskać teren w tych zwałowiskach lawy. Jechałem przez dziesiątki kilometrów i w większości przypadków ledwo porosty i trawki wśród. Te klify to koniec półwyspu. Na półwyspie stoi też pomnik wielkiego auk. Nazwają go wielkim pingwinem. Ma również kilka innych nazw. Upolowano niestety ostatniego z nich w roku 1830. Kiedyś tu mieszkali ludzie. Wybrali sobie miejsce, powiedziałbym, piekielne. Tuż obok fumarole. Duże fumarole. Miejsce to jest nazywane Garnkiem Gunny. A legenda, a w zasadzie historia, pochodzi stąd, że w roku 1703 wybudowano w pobliżu tutaj dom, gdzie ludzie po prostu mieszkali. A ta złośliwa nazwa pewnie stąd, że wybudowali sobie dom na skraju piekła. Geolodzy twierdzą, że w tym miejscu znajduje się uskok tektoniczny pomiędzy płytami tektonicznymi Euroazji i płyty tektonicznej Północnej Ameryki. W każdym razie tylko w tym miejscu można wkroczyć na kontynent północnoamerykański bez paszportu. Blue Lagoon znajduje się w stertach lawy i droga do niej także prowadzi w taki sposób. Jest to miejsce bardzo dziwne, dlatego że powstało dopiero w końcu lat 90. wieku XX, a konkretnie wtedy, kiedy w roku 1980 zaczęto wydobywać gorącą wodę dla potrzeb ogrzewczych i energii elektrycznej dla stolicy i dla Keflavik. Wtedy odkryto, że woda, która wydostaje się z odwiertów, zalepiła otwory, konkretnie to białe mleczko, i powstały takie baseny. No to wykorzystując to wszystko i stwierdzając, że te baseny mają jakieś właściwości lecznicze, czy rekreacyjne przynajmniej, w roku 1990 wybudowano tutaj ośrodek.
To jest właśnie to. Wokół ogromne pola lawy, a w środku miejsce do kąpieli. W temperaturze, zgadnij, 36 do 40 stopni. Pełny bajer, czyli inaczej spa. Jeżeli nie wierzysz, spójrz. Tak wygląda spa w krainie bogini Pele. Spa wśród kamieni, spa wśród złomów i potężnych zwałów lawy.